Siema, siemano, to rolniki profesjonalne. Słuchajcie, lecę zobaczyć, jak tutaj wyglądają plantacje, chociaż tak naprawdę na gospodarstwie dzieje się bardzo, bardzo dużo. Rano zamawiałem nawozy, polifoskę, ósemkę w podsiewacz. Już na jesień, czy na jesień, tak naprawdę na sierpień, czyli siewy rzepaku. Też zamówiłem pomiot, 8 łódek, co tam jeszcze. Zaczynamy rozbiórkę tej szopy, żeby tutaj postawić bina. Robiłem tę jedynkę jeszcze rano, zupełnie profipakiem leciałem po 0,4 Protendo i 0,4 Profinity. Także zabiegi te jeden, gdzieniegdzie te dwa już są zakończone, więc troszeczkę się dzieje różnych rzeczy, ale też siedzę przy magisterce i siedzę w dokumentach. I dzisiaj chciałbym powiedzieć o dokumentach, które złożyłem w związku z sytuacją właśnie w rzepaku. Jak pamiętacie, poprzygryzane rzepaki przez sarnię i przez jelenie, część plantacji została zlikwidowana, a część plantacji miała zostać na drugie szacowanie. To drugie szacowanie się odbyło. No i miała być decyzja, czy te plantacje zostają, czy będą przesiewane. Co zresztą Wam kilkukrotnie też wspominałem. No i to drugie szacowanie skończyło się tym, że według szacujących strata na polu w rzepaku, tak tym zgryzionym, bardzo zgryzionym, wynosi od 3 do 7%. Co dla mnie jest zupełnie rzeczą nie do przyjęcia, rzeczą, która na polu, że tak powiem, wygląda zupełnie inaczej, bo tak naprawdę większość z tych roślin ma zżarty stożek, są puste place, gołożery, więc tak naprawdę te 3 do 7% to jest totalna bójda i co pokażę Wam teraz. O, jesteśmy już na tej plantacji, która tutaj nam została. Plantacja z absolutem. No i jak się, jakby to powiedzieć, już spojrzy na pierwszy rzut oka, widać, że tych miejsc takich pustawych jest bardzo, bardzo dużo. Zobaczcie, tutaj jakieś roślinki. O, korzeń zżarty, tu korzenie zżarte. Coś niby poodbijało, ale tak naprawdę to no szału nie ma. Są rośliny, które były całe, ewidentnie. Jednak no niestety, ale tych roślin ze stałym stożkiem wzrostu było bardzo, bardzo mało. O, i tak jak pokazywałem Wam w momencie, kiedy właśnie tak się ładnie te rzędy zapełniały, no to część roślin właśnie była takich, co tutaj podbijało po kilka łodyżek. No ale no, widać zresztą tak naprawdę, ile tych roślin takich całych na tym polu zostało, a ile jest właśnie w takich roślin, które tutaj nie rokują za jakimś większym plonem. No i ja byłem, jakby to powiedzieć, tego całkowicie świadom, że zostawiając to jest duże ryzyko. No i miałem nadzieję, że tutaj uda nam się dogadać tak, żeby po prostu te straty w miarę tutaj były zrekompensowane. Ale no niestety, prawdopodobnie się nie da, chociaż ja mam nadzieję, że jeszcze na sam koniec tutaj dojdziemy do jakiegoś konsensusu, bo no, sytuacja jest, jakby to powiedzieć, dość ciężka. Tutaj jeszcze problem pojawia się tego typu, że zaczęły wschodzić chwasty. Zobaczcie, tutaj coś mamy, jakiegoś modraczka. Są miejsca, gdzie tych chwastów jest o wiele więcej. Jakieś jednoliścienne gdzieś tutaj odbiły. No i niestety, ale ze względu na to, że ten rzepak jest taki, jaki jest, czyli mamy tutaj takie o place jak to, no to nie wiadomo, czy te chwasty po prostu teraz nie zrobią takiego zachwaszczenia wtórnego. I tutaj jeszcze nie dość, że plon będzie niższy, to będzie jeszcze gorszej jakości. Więc no, wygląda to jak wygląda. Nie jest jakoś miejscami bardzo tragicznie, ale są miejsca, że po prostu te sarny tutaj przygryzły nam całkowicie. No i co? No pusto, 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 pusto. No widać, o, tu zżarte jeszcze. Jeszcze cały czas te korzenie tutaj są widoczne. Tu też podobnie, zżarte. No i oczywiście najbardziej śmieszną sytuacją w tym wszystkim jest fakt, że te pierwsze działki zostały zlikwidowane, bo nie ma tam czego zostawiać. A tutaj okazuje się, że strata w plonie nie będzie wcale duża, 3-7%, więc tak naprawdę no praktycznie znikoma, można powiedzieć, że niezauważalna. Więc no zobaczymy, ale
nawiązując, jeśli chodzi o ten rzapak, jak wiecie, tutaj był on nawożony RSM-em i była dość późna regulacja. Ta regulacja miała pobudzić te boczne rozgałęzienia. Jak widać, to przynosi jakiś efekt, chociaż patrząc na rzepaki w okolicy, te dobre, ale także te tutaj poharatane, nie ma zbyt dużych kwiatostanów w tym roku, więc tak naprawdę zobaczymy, co tutaj będzie po kwitnieniu. Zabieg na płatek będzie robiony za kilka dni, bo no co tutaj, dobrze zaczyna rozkwitać. Jeszcze z regulacji trzymał ten acetamipryt, czyli karnadinę, więc tutaj myślę, że nie będzie jakichś problemów, jeśli chodzi o chowacze czy cokolwiek. A tutaj co do tych małych, no też ten zabieg regulacji właśnie miał nawet te pizdryki jeszcze nam pobudzić. I no widać, że nawet w tych właśnie tutaj odrostach coś jest. Coś jeszcze, że tak powiem, tutaj odbije, ale no zobaczcie chociażby tutaj, jaka jest różnica w pokroju roślin. Mamy kilka takich pizdrykowatych, dwie duże, znowu pizdryki. No i tutaj, jeśli chodzi o tą sytuację, bo tak naprawdę mówiłem, że to będzie krótki film, a już się robi długi. I widząc to, że tak naprawdę z drugiej strony, no nie ma takiego do końca zrozumienia. Wiadomo, że tutaj każdy walczy o swój interes, każdy chce wydać jak najmniej, to tak trochę zasada kupujący i sprzedający. Jeden chce sprzedać jak najdrożej, a drugi chce jak najtaniej kupić. Więc tutaj nie wiem, jak ta sprawa się skończy. I po rozmowach z wieloma osobami stwierdziłem, że jeszcze teraz złożę do sądu pismo o zabezpieczenie przedsądowe dowodów. Można coś takiego zrobić. Nie trzeba składać wniosku o sprawę sądową, nie trzeba tej sprawy zakładać, ale można na wszelką ewentualność takiego rodzaju dowody zabezpieczyć. I tutaj, jeśli chodzi o procedurę, tak naprawdę poszedłem do adwokata, on mi wniosek napisał, zapłaciłem 400. Może się przydadzą te 400, może nie. Ale każdy z was, jeżeli jest w takiej sytuacji patowej i nie tylko właśnie w przypadku takich strat z rzepakiem, takich strat, jakby to powiedzieć, łowczych, związanych z zwierzyną łowną, można taką procedurę rozpocząć i ona nie zobowiązuje do tego, że nie wiem, że teraz musicie iść do sądu koniecznie, bo już takie pismo poszło. Nie, jeżeli się dogadamy, żadnej sprawy sądowej nie będzie, ale jeżeli usłyszę 3% straty, a po zbiorze okaże się, że tutaj nie wiem, będzie ten rzepak sypał 1,5 tony, a pozostałe sypią 3,5, no to rachunek jest dość prosty. Szczególnie rachunek jest prosty z tego względu, że rzepak na kontrakcie 2400 zł. Więc jeżeli tu będzie tona różnicy razy 6,5 hektara, to mamy ile? Ponad 15 tysięcy. Jeżeli będą dwie, prawie 30. I to jest prosty rachunek. Wiadomo, że tutaj sprawa sądowa, jeżeli miałaby miejsce, ona będzie trwała długo. 1,5 roku, 2, 3 lata. Ale prawda jest taka, że często rolnicy odpuszczają. Ja tutaj chciałbym nawiązać do pewnej sprawy, która miała miejsce już 3 lata temu. Ale jeszcze nie do końca mogę o tym otwarcie mówić. Jednak powiem tak, da się. Da się, można wygrać z firmami nieuczciwymi, można wygrać z kołami, można wygrać w naprawdę wielu różnych sprawach. Jeżeli mamy twarde dowody, jesteśmy dobrze przygotowani, można walczyć o swoje. I tym akcentem chciałbym skończyć, bo idę coraz dalej i coraz bardziej ten rzepak jest poharatany. Więc mówię, walczmy o swoje i tutaj się nie poddawajmy. Oczywiście bitwa na noże nie ma sensu, ale w momencie, kiedy mamy przesłankę do tego, że możemy coś wygrać, możemy coś ugrać, to nie jest chciwość, to nie jest, nie wiem, chęć do bycia pieniędzy za darmo, jak to niektórzy piszą na takich forach właśnie odnośnie strat łowieckich, czy jakiekolwiek wyłudzanie. Tak po prostu jest to określone w prawie i tak możemy działać. Jeszcze zobaczymy kukurydzę, czy wschodzi. I to będzie na dzisiaj wszystko, bo mówiłem, że będzie krótko, a wyszło jak zawsze. I nie powiedziałem tutaj do końca, jak wygląda jeszcze procedura, jeśli chodzi o tego typu postępowanie. Sąd wyznacza biegłego sądowego właśnie w zakresie rolnictwa. No i wtedy ten biegły sądowy przyjeżdża na pole, opisuje, co zastał, liczy liczbę roślin,
robi cały tutaj właśnie protokół, takie nazwijmy to sprawozdanie. No i wtedy tak naprawdę jest to oficjalny dokument, który może być w sądzie ewentualnie użyty. Mówię, ja do tego sądu iść nie chcę, chyba że naprawdę będę zmuszony. Koło jeszcze o tym nie wie, więc może się dowiedzieć z filmu. Ale co do komentarzy, bo na pewno się pojawią różnego typu, zasadniczo każdy niech się zajmie swoim życiem. Ja pokazuję, co można robić, bo często po prostu jesteśmy dymani. I to zresztą widać po wielu wiadomościach od Was, że koła podchodzą bardzo różnie do szacowania. Praktycznie każdy ma ten sam argument, że koła są biedne, ale jeżeli ktoś, że tak powiem, do tego koła wstępuje, no liczy się z obowiązkami, powinien liczyć się z obowiązkami i z przywilejami. Jeżeli chce strzelać, chce polować, chce tą ilość zwierzyny regulować, proszę bardzo, ale jeżeli są pewnego rodzaju obowiązki, tym bardziej. Znowu oczywiście gdzieś tam ktoś powie, że trzeba było jeździć codziennie i krzyczeć i strzelać, bądź strażki stawiać. Ja wspominałem już kilkukrotnie, że przez grudzień, styczeń i połowę lutego to był święty spokój, hukinole i tak dalej. No po prostu potem musiały, nie wiem, te zwierzęta być tak zdesperowane i tak głodne, że szły w ciemno. I one, no tak jak tamta działka, praktycznie działka przy zabudowaniach, przy domach. I co? I zwierzęta się pasły, niczego się totalnie nie bały. Tutaj też robiłem pszenżyto, robiłem tutaj kukurydzę. Sarny cały czas siedzą teraz w rzepaku, jeszcze zżerają te pędy główne. Więc no, mówię tutaj, komentować każdy potrafi, ale ja radzę w takiej sytuacji przyjechać na nasz teren, zobaczyć jak tu wygląda, zobaczyć ile tu jest lasów, zobaczyć jaka jest okolica. Dużo osób, które już u mnie było, czy właśnie przedstawiciele, mówią pięknie, ale w rolnictwie to ty masz przejebane. Słuchajcie, teraz jestem już tutaj tak naprawdę kawałeczek dalej, tylko 50 metrów, na polu kukurydzy. Kukurydza, jak dobrze pamiętacie, siana, żebym ja to zaraz pamiętał, 2 tygodnie temu. I co? I mamy pierwsze roślinki tutaj na wierzchu. Jedna, druga, trzecia już kiełek też wychodzi. Więc tak naprawdę wschody myślę, że tutaj będą ładne, równomierne. Jeszcze dzisiaj, o, kolejna. Dzisiaj jeszcze ładnie nam popadało. Takie co prawda 2,5 litra, ale na tych górkach glinianych myślę, że to będzie spoko, bo kilka dni temu, jak zbieraliśmy kamienie, było widać, że ten kiełek tam próbuje iść, ale gdzie nie, gdzie już miał problem właśnie z przebiciem się, bo zrobiła się taka skała na górze. No ale tutaj jest luzik. No i dzików nie ma, tak jak mówiłem, na naszym terenie z dzikami jest święty spokój. Pfu, pfu, odpukać, mam nadzieję, że nic się w tym zakresie nie zmieni. No ale jeżeli ona już tutaj powschodzi, to praktycznie do nawiązania kolb będzie święty spokój, tutaj jakaś sarenka. No i co, powoli gdzieś tutaj widać jakieś pierwsze chwasty. Chociażby tutaj, chyba jakaś jasnota, patrząc po siewce, ale pewien nie jestem, bo na tych siewkach to jest tak trudno czasami te chwasty rozpoznać. Ale tak jak wspominałem, kukurydza będzie w drugim liściu. Polecił tutaj Elumis w dawce około 1-3 litra, bo nie chcę z jednej strony męczyć tej większej części pola tutaj herbicydami, ale z drugiej strony właśnie chociażby tamta łączka, tam już jest pesz, jakieś trawy, więc to musi być zwalczone, a tutaj Elumis w takiej dawce 1,3-1,5 perzy nam powinien zwalczyć, zlikwidować i powinno być czyściutko. No a tak tutaj, no zobaczmy jeszcze sobie gdzieś, czy ta 23 wyłazi praktycznie wszędzie na samym polu, więc za kilka dni powinna być na wierzchu. Stacja pogodowa, ta Agro Smart Lab, pokazuje teraz około 16 stopni, 12, więc naprawdę, naprawdę cieplutko. I to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam serdecznie, rolnik nieprofesjonalny.